STS. Wspieramy polski sport. Zadowolony chyba? Czy nie do końca? No tak nie do końca. Odczułem, że ten skok był dość mocno spóźniony. Aczkolwiek jeszcze coś tam dało się z tego ulecieć. No zobaczymy. Jak się dostanę do konkursu, będę zadowolony. Jak nie, no to mniej. To jest taki test generalny przed Lahti? Proszę? Test generalny przed Lahti dla ciebie? Nie wiem, no tak z maszytu wystartowaliśmy. Na pewno jest to jakieś sprawdzenie. Ale no, raczej tu jest mało zawodników, którzy będą w Lahti, więc... Myślę, że tam już treningi oficjalne to będzie takie sprawdzenie. Park City 2 lata temu było nader dobrze, rok temu chyba troszkę poniżej oczekiwań. Jakie są teraz oczekiwania, odczucia? Szczerze to sam nie wiem czego się spodziewać, bo skoki nie są jakieś super, gdzieś tam jeszcze tej najwyższej formy brakuje, ale takim dobrym nastawieniem jadę, chcę tam oddać dobre skoki, są to moje ostatnie mistrzostwa świata, więc chciałbym w końcu powalczyć o jakiś medal, czy to indywidualnie, czy to w drużynie. Wygląda na to, że jedziesz tam jako lider drużyny, prawda? Trochę jest trema w związku z tym, czy jakoś nie przejmujesz się tym za bardzo? Znaczy, czy jako lider, to nie wiem, ostatnio na ostatnim treningu z Tomkiem Pilchem w Szczyrku, myślę, skakaliśmy podobnie, więc gdzieś tam często się wymieniamy, jeden jest raz lepszy, raz drugi, więc nie uważam, żebym był liderem na te zawody. Myślisz, że stać cię na walkę o medal w Lahti? Cóż, na pewno to nie będzie łatwe, aczkolwiek wiadomo, skoki są loteryjne, więc nigdy nie wiadomo. Ale gdzieś tam w tym szerokim gronie pewnie faworytów jesteś. No nie wiem, ja bym siebie nie zaliczył. A jak w ogóle oceniasz te skoki swoje w ostatnim czasie? Bo to widać, że jest jakaś taka stabilizacja. Trener Maciusia mówi, że no potrafisz odpalić takie naprawdę plomby. No tak, zdarzy mi się skoczyć naprawdę fajny skok, ale większość to jest taki po prostu dobry, a nie jakiś szałowy, żeby się tam bić o te najwyższe lokaty, czy to w Pucharze Kontynentalnym, czy właśnie na tych mistrzostwach świata. No niestety już nie ma czasu trenować, tak więc trzeba jechać z tym, co się na razie wyskakało i no zobaczymy, co z tego będzie. Puchar Świata to są jeszcze jakieś większe emocje, czy to jest start jak każdy inny już na tym etapie? Znaczy na pewno tam są jakieś większe emocje, tak, są kamery, jest telewizja, jest pełno kibiców, na pewno odczucia są dużo inne, ale pozytywne. No bo widzę, że trochę o warunkach tutaj, bo odnosimy wrażenie, że trochę kręci tam jedno. No tak, coś kręci, całe szczęście nie jest to silny wiatr, więc zda się to w miarę bezpiecznie skakać, ale no na pewno kilku zawodników wytnie, bo już widzę, że tu zawodnicy dużo lepsi ode mnie. Mają problemy. Andrzej, powrót do Pucharu Świata. Twoja ocena na gorąco. No tak są. Jeden skok skoczyłem dobry i tyle. Właśnie, no pierwszy treningowy zdaje się, to taki najlepszy tutaj. Tak, jeden skok. Andrzej, tak trochę rozkręcałeś się w tym kontynentalu w tym sezonie. Nie są to może jakieś miejsca wysokie, ale w miarę regularnie to wygląda wszystko. Tak? Nie no, jak skoczę taki solidny swój skok, jakim teraz dysponuję, no to w kontynentalu fajnie to jeszcze idzie uskakać, nie? A tutaj no to jednak już trzeba trochę więcej zdać siebie i ten pierwszy skok miałem naprawdę dobry, a teraz już po prostu no nie wiem. Psychicznie nie wytrzymuję albo coś na takiej zasadzie, po prostu nie jest to takie już dobre jak pierwszy skok na luzie taki.